Od 20 do 27 lipca odbędą się wśród mieszkańców dzielnicy Stare Miasto w Kętach konsultacje społeczne dotyczące zadania powiększenie zasobu lokali mieszkalnych, zlokalizowanie modułowych kontenerów mieszkalnych na działce przy ulicy Zielonej w Kętach. Trudno mówić o nowych mieszkaniach, tak naprawdę chodzi o postawienie kontenerów mieszkalnych, kontenerów mieszkalnych, które w jakikolwiek sposób zabezpieczą mieszkańców naszej gminy, także urząd i, i całą lokalną wspólnotę przed no, sytuacjami, które mają miejsce. Gmina w tym momencie nie posiada żadnych wolnych mieszkań. W sytuacji odpukać kryzysowej potrzeby szybkiego lokum czy dachu nad głową nie jesteśmy przygotowani, jesteśmy skazani praktycznie na, na miejsca na prędce urządzane np. w szkołach czy wynajęcie pokoi w hotelach. Natomiast z drugiej strony trzeba sobie zdać sprawę, że wielu najemców zalega z czynszami. to są także mieszkańcy spółdzielni. Gmina płaci potężne odszkodowania, nie ma lokali zastępczych, dlatego te kontenery są niezbędne. Konsultacje, bo, bo kontenery budzą emocje. Można powiedzieć też ładniej, prawda? Zastępcze obiekty mieszkalne, ale to należy mówić wprost i bardzo wyraźnie. To są lokale minimalnym standardzie zapewniającym godne przebywanie, czyli cały czas musimy pamiętać, że mówimy tutaj o, o ludziach i, i tutaj szacunek dla, dla, dla mieszkańców jest najważniejszy, ale niestety mamy sytuację, czy w blokach komunalnych, czy spółdzielczych, gdzie lokatorzy mają już podłączone wszelkiego rodzaju media. Do podgrzewania, do podgrzewania wody używają otwartego ognia i stanowią zagrożenie zagrożenie dla, dla całego, całego bloku, całej klatki. Więc w tym wypadku kontener jest takim rozwiązaniem, które, które pozwoli na odblokowanie mieszkań komunalnych i z drugiej strony, tak jak powiedziałem, będzie buforem bezpieczeństwa. To, że budzi emocje, jest jednoznaczne, bo wszędzie. Kontenery budzą emocje, natomiast konsultacje y, dotyczą lokalizacji. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez udostępnienie ankiety konsultacyjnej oraz mapki z zaznaczoną lokalizacją planowego zadania. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy dzielnicy Stare Miasto w Kętach. Kontenery, które mają powstać przy ulicy Zielonej, będą służyć jako obiekty mieszkalne, w pełni wyposażone we wszystkie media i kanalizacje. Wewnątrz kontenera można zastosować dowolne wyposażenie, upodabniając jego wnętrze do typowego domu mieszkalnego. Kontener kojarzy się bardziej z czymś, co, co służy do, do transportu prawda, i do nowoczesnej logiki. Mówimy o, o obiekcie mieszkalnym typu kontenerowego, który jest wyposażony we wszystkie media, czyli tam jest woda, jest prąd, jest kanalizacja, czyli obiekt, który w żaden sposób nie uwłacza ludzkiej godności, to obiekt, który, który jest ciepły, to obiekt, który tak naprawdę no, w wypadku braku lokum czy dachu nad głową jest wysoce pożądany.